So there I was, surrounded by my friends, and all ready for my happy ever after. At least that's how I pictured it. The reality was much more single. Fuck off. Panie i panowie, wróciła. Bridget Jones wróciła. Jest starsza, 40 plus, ale nie straciła swojego poczucia samotności i braku tego jedynego księcia, który wyrwie ją z okowów szarej codzienności, ale kiedy kończy 43 lata, stop. Teraz chce skosztować życia na nowo, oddzielając przeszłość grubą kreską. Kończy się na tym, że Bridget ląduje w łóżku przypadkowo poznanego na festiwalu muzycznym nowofalowego bogacza, a równie przypadkowo, krótki czas później, trafia pod kołdrę razem ze znanym wszystkim z poprzednich części panem Darcy. A potem zachodzi w ciążę. Pytanie tylko, z którym partnerem. Będę szczery, nie lubię komedii romantycznych. Jestem na nie uczulony. Są dla mnie odpychające. Czasem mam wrażenie, że scenariusze do tych filmów piszą takie algorytmy komputerowe, które nie do końca poprawnie składają wszystko do kupy. Ale Bridget ma swoje miejsce w kulturze komedii romantycznych i jest to miejsce znajdujące się na bardzo wysokim poziomie. Bo jest śmiesznie, czasem nastrojowo, ale na ogół dobrze. A Bridget, cóż, no jest to postać bardzo dumnie obrazująca kicz i żenadę. Momentami tak dobrze, że można po prostu pęknąć ze śmiechu. Bo nowa Bridget właśnie taka jest. I to nic, że widzieliśmy to już setki razy. Ale jak mawiał pewien mądry człowiek, rzeczy powtórzone podobają się. Jest komicznie. Czasem ten żart nie jest zbyt wysokich lotów, a czasem jest jak z czarnej komedii angielskiej, z takim ironicznym przytupem. So this is Dad, I presume. So glad you could be here. This is a unique and wonderful moment. Dr. Rawlings, I wonder if you could maybe do me a little favor. So this is Dad, I presume. I'm so glad you could be here. This is a unique and marvelous moment. Renée Zellweger odgrywa swoją rolę świetnie, jest przekonująca i nie ma wątpliwości co do niej. Bo jak można mieć wątpliwości co do tak żenującej i kiczowatej postaci? Oh no, Bridget. Who's the father? Is it Marx? There's at least a 50% chance. A 50% chance? Did you have a three-way? Przyjemnie jest pękać ze śmiechu. Przyjemnie też jest słuchać, jak ten śmiech wylewa się z dziesiątek gardeł kobiet znajdujących się na sali kinowej, bo facetów na tym filmie będzie mało. Bardzo mało. I to jest chyba najlepszy dowód na to, że film spełnił oczekiwania. Do tych, którzy lubią Bridget, a z czarnym humorem lubią mieć do czynienia, chcą lub będą chcieli mieć dzieci, albo posiadają dylemat moralny, z jakim facetem będą mieć dzieci, albo na swoje urodziny jedzą babeczki z pojedynczą świeczką i w samotności popijają ją alkoholem. Mówię, idźcie na ten film, bo jest dobrze i będziecie się śmiać do upadłego. A jak jesteście kobietami i na końcu zobaczycie tego małego bobaska, to wam hormony eksplodują. Bridget Jones otrzymuje ode mnie ocenę dobry, z plusem. I zwyczajowo zapraszam do subskrybowania pierniczka.